Cześć! Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii tuningu samochodu. Na początku chciałem pozdrowić użytkownika Kowal. Kowal, pozdrawiam Cię. On wpłacił naszą zbiórkę na Lusy 50 zł, więc bardzo dziękuję. Naszą zbiórkę wsparło już 20 osób. Niestety nie mogę ich pozdrowić, bo nie wiem, czy sobie oni tego życzą. Więc następnym razem, jeśli ktoś będzie chciał być pozdrowiony na odcinku, niech napisze na tym portalu pomagam.pl. Pozdrów i go pozdrowię. Zostawcie jeszcze łapkę w górę oraz lajka na moim fanpage'u na Facebooku, link w opisie. A dzisiaj bierzemy się za otwieranie paczki. Dostaliśmy taką paczkę. W paczce znajdują się LEDy do oświetlenia wnętrza samochodu, które dostaliśmy od sklepu Autocentrum. Link do LEDów macie w opisie. No dobra, no to otwieramy. I mamy LEDy. W środku znajduje się pilocik i LEDy. Ale LEDy są takie fajne, bo są takie grube. Teraz przenosimy się do samochodu. Jesteśmy już w samochodzie. Teraz wyciągamy LEDy. Na początek jeszcze mamy tutaj pilot. Pilot na razie sobie odłożymy. I wyciągamy LEDy. Trzeba ich tutaj rozłożyć jakoś. Pudełko też mi nie będzie potrzebne. Tutaj odłożymy. Dobra, tutaj mamy czujnik od tego pilota. Umocujemy sobie to zaraz, a przeciągniemy te LEDy. Dwa kable mamy krótsze, to na przód, i dwa dłuższe na tył. Zaczniemy sobie na początku od zdemontowania tej półeczki, bo sobie chcę tu przepuścić kabel, żeby tutaj szły do przodu, później pod spodem te do tyłu. Więc koniec tak, odkręciłem tutaj te śrubki, ściągnąłem tą gałkę zmiany biegów. Teraz patrzcie, co ja będę robił. Biorę te wszystkie LEDy i muszę ich tu przełożyć. Tędy, tutaj, żeby mi wyszły. Czekajcie, sprawdzę sobie, te dwa mają mi przejść do tyłu. Delikatnie, żebym tego nie uszkodził. Przejdzie mi to tutaj. Powinno przejść. Czekajcie, to troszkę. Tak, jeden mamy, teraz drugi. Dobra, mamy dwa. Podciągniemy je. Tutaj ich plastik za bardzo nie ściska, więc jest ok. Kable przełożone teraz jedną z krótkim kablem, jedną z długim. Przekładam na drugą stronę. Tak, jedna przełożona, teraz to tą drugą do tyłu. Dobra, przełożone. Jesteśmy po drugiej stronie, przełożone kable. Teraz to siedzenie wycofam do tyłu. I tak. Tego do przodu puścimy sobie tutaj, pod tym plastikiem. Tutaj. No i gdzieś tutaj go trzeba jakoś przełożyć jeszcze, żeby mi to... Dobra, gdzieś tu trzeba nakleić. Nie wiem, gdzieś tutaj pewnie. Tak, tutaj nakleimy. Dobra, ściągamy folejkę. Folejka ściągnięta, teraz żeby to ładnie nakleić. Tak to wygląda. Ten kabel to jest nadstan, wciągnę go sobie tam w środek. Więc spokojnie, on tu nie będzie tak wisiał. Do tyłu mamy puszczony też kabel, tym się nie sugerujcie, bo ten jest od mikrofonu. Tutaj mamy przepuszczone, mamy trochę luzu, bo nie ma, że siedzenie będzie się przesuwało do przodu i do tyłu, więc żeby mi tego nie wyciągło. Tutaj również nie wpadnie kabel, bo on gdzie tak jest ułożony, że nie powinno go tu wciągnąć. Będzie ok. Dobra, naklejam tutaj pod siedzenie. O tak, do przodu, żeby mi to świeciło. Wow, jak to trzyma. O. Chociaż w sumie odklei się, odklei się. To dam tutaj może trochę niżej. O, tutaj jest takie twardsze. Dobra. Przeciągnąłem tutaj trzy kabelki, ale nie są potrzebne trzy,
bo jeden tutaj pójdzie do tyłu, tutaj pod spodem, o całkiem. Nie wiem, czy to będzie widać, więc go z powrotem muszę wycofać. O! Wycofamy go z powrotem. I tutaj po prostu pod tym plastikiem on sobie ładnie będzie szedł. Do samego tyłu. Zresztą tak jak i poprzedni. Tutaj jak widzieliście założyłem tak samo jak w poprzednim fotelu, więc i teraz idziemy do przodu. Została mi tu jeszcze jedna leda tutaj do przyklejenia i ten sterownik. Ja go upcham tutaj pod ten plastik i tutaj będę chciał, widzicie, tu jest taka dziurka, taki prześwit. Będę chciał wypuścić ten kabel do podłączania i ten sterownik tutaj, o tak będzie fajnie. Ten znaczy czujnik, bo sterownik będzie schowany pod tym plastikiem. Jakoś muszę spróbować go upchać. Jak widzicie, udało mi się przełożyć ten sterownik. On tutaj jest schowany pod tym plastikiem, jak mówiłem. I tutaj przełożyłem sobie te dwa kabelki. Tutaj dostanie mi ładnie do zapalniczki. Ten sterownik, to jest czujnik do tego, do pilota. Ja go sobie jeszcze tutaj przykleję, ale to już poza filmem. Cóż, kabelki tutaj mamy również schowane, żeby nam nie poprzecinało, jak będzie się zmieniało biegi. Na pewno nam to nie wyjdą, bo są dobrze tam upchane. No i ostatnia leda mamy tutaj. Też ją tutaj włożymy pod spód, wszystko. Wszystkie kable. No i dobra, przykleimy ją tu gdzieś. Odklejamy. Gdzieś tu. Kurczę. Do tego przykleję najwyżej. Dobra, kleja. Baczcie się. Na uszę klei. Przyklejone. Resztę kabla. Chowanie pod plastik. Wszystko ładnie trzeba tu upchać. No i przykręcamy tutaj tą obudowę. Zobaczcie teraz efekt. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz oraz zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z Wami będę żegnał. Trzymajcie się. Hej!